Dzień dobry, Marcin Gebel. Witamy w kolejnym wydaniu, w kolejnym odcinku magazynu piłki ręcznej w telewizji ProArt. Dzisiaj kolejny raz jesteśmy w hali przy ulicy Kantaka w Ostrowie Wielkopolskim, ponieważ KPR Ostrowia wygrała 5. mecz z rzędu, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Mateusz Wojciechowski, obrotowy klubu piłki ręcznej Ostrowia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Marcinie. Cześć Mateusz. Zacznijmy od tego meczu w Piekarach Śląskich. W Piekarach Śląskich nigdy łatwo się nie grało, tam zawsze mocny zespół, w tym roku trochę pod kreską. Wynik ostatecznie 35-30 i tak jak rozmawiałem z trenerami, oni mówili, że od początku do końca, tak jak te poprzednie mecze, pod kontrolą naszego zespołu. No tak, na pewno w Piekarach Śląskich nigdy się nie grało nam, ale i wszystkim zespołom tak naprawdę łatwo. Olimpia od zawsze u siebie była bardzo groźna. Teraz można powiedzieć przed tym sezonem troszeczkę się osłabili, bo ci najbardziej doświadczeni zawodnicy, mam tu na myśli choćby Maćka Chromego czy Łukasza Płonkę, oni odeszli od tego zespołu. Ale Olimpia to też nie można powiedzieć, bo gra swoimi wychowankami, którzy bodajże 2 lata temu w kategorii juniora starszego zdobyli 3. miejsce. Trzon tego zespołu z juniorów został, wrócił do nich Patryk Miłek, który ubiegły sezon spędził na parkietach Superligi w zespole Pogoni Szczecin. A co do meczu, no to tak naprawdę można powiedzieć, że tak jak trenerzy powiedzieli, mecz pod pełną kontrolą, ale to na pewno nie był łatwy mecz, bo osiągnęliśmy na początku spotkania bodajże 6-bramkową przewagę, chyba 12-6. Później Olimpia coś znalazła w swojej grze. Doszli nas bodajże tam na 1 bramkę, do przerwy skończyło się 2. W drugiej połowie powiedzieliśmy sobie kilka mocnych słów, że nie możemy po prostu kolejny raz zagrać złej drugiej połowy. No i można powiedzieć, nasza seria trwa, bo całą drugą połowę odjechaliśmy na samym początku już Olimpii i kontrolowaliśmy do samego końca. Defensywa, jeszcze raz defensywa. Już od kilku spotkań to jest takie kluczowe słowo, które trenerzy powtarzają. Ten mecz także rozpoczęliście takim niskim składem, ale wysoką obroną? Tak, dokładnie. W końcu można powiedzieć, że ta defensywa zaczyna funkcjonować tak, jakbyśmy chcieli. W Piekarach straciliśmy 30 bramek. Umówmy się, to nie jest łatwo, ale graliśmy z dobrym przeciwnikiem na wyjeździe. Mecz był bardzo ofensywny, bo padło 65 bramek, z tego co pamiętam. Ale tak jak wrócę jeszcze do tego, co zadałeś pytanie, zaczęliśmy niskim składem, zaczęliśmy wysoką obroną i można powiedzieć, że ta obrona pomogła nam ustawić mecz, bo Olimpia wchodząc w to spotkanie dostała od nas takich kilka mocnych ciosów z samej kontry, można powiedzieć, gdzie wyciągaliśmy im piłki z samego kozła, nie byli w stanie nawet podejść do linii 9 metra i oddać rzutu, tak? Michał Bałwas świetnie się przesuwał na nogach, świetnie czytał ich grę, no i to nam pozwoliło odskoczyć już na samym początku. Jak rozmawialiśmy po tym ostatnim meczu w Ostrowie, tutaj także wygranym z drużyną MKS-u Real Astromal Leszno, tam także ta wysoka obrona i tam rozmawialiśmy, że ta wysoka obrona, 5-1 często gdzieś tam postawiona, ona jest taka bardzo, bardzo wyczerpująca. Teraz akurat już w 15 minucie mówisz, że opuściłeś to spotkanie, bo gdzieś tam problemy z barkiem, ale tak odnosząc się trochę do tego meczu z Lesznem, faktycznie wy odczuwacie już gdzieś w tych końcowych minutach, że faktycznie ta wysoka obrona jest taka mocna i trzeba dawać z siebie często z tą, może nawet 110%? W każdym meczu trzeba dawać 110%, żeby... Czy wychodzi to wasze przygotowanie fizyczne przed sezonem? Bo ja też widziałem, że tam na stadionie przy Kusocińskiego 7 poty wylewaliście przed sezonem. Wylewaliśmy i to nie było tak naprawdę tylko takie gadanie przed kamerą, że tak brzydko powiem, bo z trenerem Maćkiem, z trenerem Rafałem dużo trenowaliśmy właśnie między innymi na stadionie. Dużo biegaliśmy, troszeczkę to były inne jednostki treningowe niżeli wcześniej.
Można powiedzieć, że początek sezonu jeszcze tak zazębialiśmy się, cały czas gdzieś tam te jednostki treningowe były pod tym kątem, żeby to w dalszej części sezonu też procentowało. Wydaje mi się, że na razie to pokazujemy, wygraliśmy kolejne spotkanie, bodajże już piąte z rzędu, czyli tego zdrowia na pewno nam nie brakuje. A co do tych meczów, gdzie teraz zmieniliśmy obronę, no ta obrona jest zupełnie inna niżeli ta obrona 6-0, można powiedzieć. My już łapiemy przeciwnika, zawodnicy pierwszej linii obrony, czyli tam mam na myśli naszą jedynkę Michała, czy tam dwójki Kubę Przybylskiego i Patryka Stańka. Oni już praktycznie walczą z przeciwnikami na linii 10 metra, tak? Ja jestem tam z tyłu, żeby po prostu tak łatać, jeżeli ktoś by ich tam minął, to kosztuje nas bardzo dużo zdrowia, ale jeżeli dobrze czytamy tą grę, a wydaje mi się, że na razie tak jest, no to przeciwnikowi też nie jest łatwo, bo praktycznie każdą akcję musi albo zacząć od kozła, albo po prostu dużo biegać bez piłki. No i na razie się udaje i cieszymy się z tego, oby tak dalej. Drodzy Państwo, oby tak dalej. 5-0, taki ostatni bilans drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, która awansowała już na trzecie miejsce w tabeli grupy B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Teraz zobaczmy, co mieli do powiedzenia po tym meczu trener Maciej Nowakowski, Rafał Stępniak. Każdy chyba, kto jeździ do piekar, gra na tej hali, to tam się niewygodnie gra i piekary zawsze są niewygodnym przeciwnikiem. No i mieliśmy lekko obawy o ten mecz, ale od początku, tak jak tam już niektórzy relacjonowali i można z protokołu zobaczyć, że od początku prowadziliśmy. Mieliśmy jakieś, może nie przestoje, ale po prostu piekary dochodziły nas na jedną, dwie bramki i wtedy taki lekki niepokój i w nasze szeregi wchodził, ale mówię, no mecz wygrany 5 bramkami. Pewnie w 58 minucie prowadziliśmy chyba 34-27, także mówię, no możemy być nie tylko z wyniku, ale po raz kolejny z gry naszego zespołu zadowoleni. Tych bramek faktycznie dużo straciliśmy, tylko można powiedzieć, że w 50 chyba pierwszej minucie było 30-22. Także gdybyś nie to wysokie prowadzenie i gdyby chłopacy utrzymali maksymalnie tą koncentrację do końca meczu, to spodziewam się, że tych bramek byśmy stracili mniej. Natomiast no, na końcu już poszła, można powiedzieć, taka wymiana. Była bramka za bramkę. My graliśmy spokojnie, bo różnica się nie zmniejszała. Tam w ostatniej minucie może oni odrobili dwie bramki. Stąd taka ilość bramek. No, można powiedzieć, że w końcówce nie byliśmy zmuszeni, żeby ta obrona była aż tak szczelna, ponieważ przewaga, którą mieliśmy, no, można powiedzieć, dawała nam realne szanse wygrania tego meczu ze spokojem, bez żadnego szarpania. Tyle Maciej Nowakowski, Rafał Stępniak. My też w tej pierwszej części mówiliśmy, że ty zmuszony byłeś opuścić boisko w 15, 16 minucie meczu. Problemy z barkiem, to tak, żeby teraz trochę uspokoić kibiców, bo wielkimi krokami zbliża się mecz ze Śląskiem, Forzą Wrocław. Będziesz gotowy? Będziesz do dyspozycji trenerów? No tak, w ostatnim spotkaniu źle upadłem po jednej z akcji w ataku. Co prawda rzuciłem bramkę, źle gdzieś spadłem na bark, czy tak podwinęła mi się ręka, nie wiem teraz tego powiedzieć. Doskwierał mi ból, cały czas mi doskwiera. Starałem się jeszcze pomóc chłopakom w sobotę, ale ból był zbyt silny, przegrałem walkę z nim, można powiedzieć, ale całe szczęście wygraliśmy całe spotkanie i chwała chłopakom, bo dali radę. Co do tego następnego spotkania ze Śląskiem, mówię, znając swój organizm, znając siebie, myślę, że do soboty do godziny 17:30 powinno być wszystko ok. Z tego miejsca bardzo już serdecznie dziękuję nie tylko naszemu maserowi Kubie za ten trud, który wkłada w przygotowanie nas do spotkania, ale całej ekipie z Marcelem na czele, w ekipie Niurechu. Oni tak naprawdę pozwalają nam do tego, żebyśmy dochodzili do pełni sił w całym tygodniu między tymi meczami. Wspomniałeś tutaj ten twój charakter wojownika, takiego zakapiora, bo Mateusz Wojciechowski podobno jest jednym z największych zakapiorów drużyny KPR Ostrowia. Teraz oddajmy jeszcze raz głos trenerom Rafałowi Stępniakowi, Maciejowi Nowakowskiemu, żeby taką krótką charakterystykę naszego dzisiejszego gościa zrobili.
Łyda. No, to mi się kojarzy z Mateuszem. Nie wiem, jaki ma obwód łydki i chyba on sam tego nie wie. Największy zakapiora w Ostrowi. U nas w drużynie są sami zakapiorzy, to po pierwsze. Oj, no to ciężko powiedzieć, to nie, nie. No na pewno ma te łydki dość mocno rozbudowane, także... Ale to dobre pytanie zadałeś, być może no, zmierzymy to w celach naukowych, może zmierzymy tę łydkę i może się okazać wynik bardzo, bardzo duży. Podchodzi do różnych spraw, może nie w taki sposób, jak ja bym chciał to widzieć, ale no każdy tutaj w drużynie, to są różne charaktery i mówię, my z Rafałem próbujemy ich jakoś scalić i na razie to się udaje. Jeżeli uznamy, że obwód łydki decyduje o tym, że jest się silnym na nogach, szybkim, zwinnym, to na pewno tak. No Mateusz, no oprócz tego, że parametry ma takie, że naprawdę jeden na jeden go bardzo ciężko minąć, bo jest niski, bardzo silny. Do tego no, cechy wolicjonalne są bardzo, bardzo dobre. Czasami nawet ta jego chęć do gry wymknie się jemu spod kontroli, bo nieraz łapie takie niepotrzebne dwuminutowe kary, ale taki zawodnik jest niezbędny w defensywie. Jego warunki fizyczne są, żeby nie obrazić go, ale są skromne po prostu, a gra na takiej pozycji, gdzie znajduje się na boisku między najwyższymi zawodnikami. I mówię, no ale daje serce, na boisku zostawia, umiejętności też ma spore, bo teraz je pokazuje, bo to się nie bierze z przypadku, że tak gra, nie inaczej, bo to jest też ciężka praca na treningach. I mówię, no i co, no i oby tak dalej było, nie? To jest człowiek godny zaufania, gdybyś miał wziąć coś na raty albo jakąś pożyczkę w banku, zaufałbyś mu? No tak, no jego praca o tym decyduje, no bo skoro sam udziela pożyczek, to myślę, że jest godny zaufania. Mateusz mi kilka razy już przekonywał, jakieś SMS-y przysyła, mówi, że to jest jego bank i to jest tak, z komputera idzie, ale ja myślę, że on tam na pewno coś dodaje od siebie, także z tym kredytem to bym się wstrzymał, ale tak na razie na boisku mam mój kredyt zaufania i myślę, że Rafała też i można, i oby tak dalej było, oby było zdrowie, mówię u niego i mówię, żeby drużyna szła w tym kierunku, w jakim idzie. Łyda, zakapior, wojownik tych określeń, tutaj słyszeliśmy sporo. Ty jak na piłkę ręczną, to nie masz imponujących warunków fizycznych. I właśnie ta wola walki, ty musisz gdzieś tam na boisku tym charakterem nadrabiać ten brak centymetrów, no bo pozycja kołowego to też mi się kojarzy, że to potężni faceci, wysocy, czasami z lekką nadwagą, którzy gdzieś tam muszą za trzech harować w obronie i w ataku. No na pewno brakuje tych centymetrów, kilogramów może nie tyle, tak jak mówisz, ale no jak się nie ma po prostu tych centymetrów, no to trzeba inaczej to starać się nadrobić, żeby być wartością dodaną do swojego zespołu. W ostatnim czasie bardzo się cieszę, dziękuję trenerom, bo też dali mi więcej szansy. Myślę, że wyniki same mówią za siebie, że dajemy radę. No ale taki mam po prostu charakter, że zawsze walczę, zawsze gdzieś tam, nawet jak mnie idzie zespołowi, staram się podtrzymać go na duchu, swoją dobrą postawą. No po prostu taki już jestem i co tu dużo mówić. Rafał gdzieś tam chyba wspominał, tutaj jak oglądaliśmy przed chwilą ten materiał, o ten obwód twojej łydki, no bo masz pseudonim Łyda, dopracowane masz te nogi. Mierzyłeś kiedyś to? Ile tam jest centymetrów? Nie mierzyłem, ale myślę, że nie ma takiej miary, żeby to zmierzyć. Bo też Rafał Stępniak mówi, no ale dzięki temu może on jest taki mocny na nogach i taki solidny w defensywie. Nie wiem, no ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć, inaczej nie mi to nawet oceniać. Mówię, no taki po prostu już jestem, a że trafiłem akurat na pozycję kołowego, to też trenerzy uznali, że to będzie dobra pozycja dla mnie. Myślę, że fajnie z Adrianem i Grzesiem się uzupełniamy. Można powiedzieć, każdy z tej trójki nas na tej pozycji jest zupełnie innym zawodnikiem. Adrian, no to gabarytami po prostu jest bardzo duży. On ustawia się na kole i tak naprawdę czeka, żeby tylko dostać piłkę. Jak dostanie tą piłkę, to potrafi się z dwoma obrońcami obrócić na plecach. Grzesiek jest taki, że
umie też znaleźć się w odpowiednim momencie, w odpowiedniej chwili i to wykorzystać, a ja jestem znowu takim zawodnikiem, że nie tyle co czekam, co znowu staram się gdzieś tam, można powiedzieć, pod pachami wyskoczyć rywalowi zza pleców pod nogami. I wykorzystać nadarzającą się okazję. A jak się zaczęła twoja przygoda z piłką ręczną? Bo często jest tak, że rozmawiam z wyższymi, lepiej zbudowanymi sportowcami, no to oni mówią, że trenerzy gdzieś tam właśnie po tych predyspozycjach przyciągnęli danego zawodnika do sportu. U ciebie jak było? U mnie jak było? U mnie pochodzę z Nowych Skalmierzyc i tam w szkole od zawsze świętej pamięci trener Piotr Łańduch. To może było powiedzieć, że w naszej miejscowości to był człowiek orkiestra, jeżeli chodzi o sport, bo nie było chyba dyscypliny, której on by nie chciał pociągnąć, żeby ktoś ją trenował w szkole. Zaczęło się to tak, że były SKS-y. Ja bodajże trafiłem na drugi czy trzeci trening w czwartej klasie. Namówił mnie wtedy Patryk Foluszny, o ile dobrze pamiętam. No i tak naprawdę od tej chwili zacząłem już codziennie. Wtedy jeszcze nie, bo wtedy trenowaliśmy jako dzieci 3 razy w tygodniu, ale od tego momentu tak naprawdę zaszczepiłem sobie tą miłość, można powiedzieć, do handbala. W Skalmierzycach też mieliśmy bardzo dobry skład. W Wielkopolsce bodajże rok później czy 2 lata później zajęliśmy już 3. miejsce. Między innymi w zespole później grał mój brat, którego z tego miejsca bardzo pozdrawiam. Również Kamil Adamski z drużyny z Kalisza. Także wychowanków w Skalmierzycach na pewno nie brakuje. Dobrze, że zahaczyłeś o Kamila Adamskiego. On cały czas rehabilituje się po ciężkiej kontuzji, ale nawet bez niego drużyna Energii MKS Kalisz radzi sobie doskonale. Niepokonana drużyna w listopadzie. W ostatni czwartek wygrali we własnej hali z Chrobrym Głogów 31-26. Teraz zobaczmy, co działo się w arenie Kalisz właśnie w minionym tygodniu. Pierwsze 30 minut spotkania było koncertem w wykonaniu gospodarzy. Zespołem świetnie dyrygował Maciej Pilitowski. W defensywie wspomagał go Mikołaj Krekora, bramkarz Energii, który był tego wieczoru fenomenalnie dysponowany. Efekt 57% skuteczności odbitych piłek w całym meczu. W ataku wyglądało to jeszcze lepiej. Szybkie prowadzenie 12-3, które na koniec połowy było jeszcze wyższe. Bezradni goście schodzili do szatni, przegrywając 8-19. Kto był na meczu, ten widział, jak to się potoczyło. Na początku nie wiem, czy nie wyszliśmy jeszcze z autobusu i nie potrafiliśmy rozstrzygać akcji na swoją korzyść. Można powiedzieć, że gdzieś dochodziliśmy nawet do tych sytuacji, gdzie na początku zespół z Kalisza bardzo mocno grał w obronie i było to trudne do zrobienia, ale jak już dochodziliśmy do tych pozycji, to jednak to nie wpadało. I w obronie było dosyć z naszej strony lekko. A jak nawet była gdzieś tam późniejsza agresja, to i tak piłki z 9 czy nawet 10 metra wpadały nam do bramki i co rzut, to drużyna z Kalisza zdobywała bramkę i ciężko było jakoś to przełamać i na swoją korzyść przechylić. No, tak to się potoczyło, drugą połowę poszliśmy na całego. Zanim druga połowa, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy pierwszych 30 minutach. Kaliszanie rzucili rekordową ilość bramek, tracąc ledwie 8. Szczelna defensywa wykreowała Mikołaja Krekorę na bohaterę pierwszych minut spotkania. W pierwszej połowie było nawet, nie wiem, można to łatwo pewnie policzyć potem z wideo, że tych rzutów takich, powiedzmy, czystych, no, Głogów oddał kilka. W przeciągu, nie wiem, 12 minut drugiej połowy oddał 2 razy więcej takich czystych rzutów, więc no, tu ewidentnie było widać, że coś tam nie gra u nas, ale też oni uważam, że naprawdę trzeba też no, troszeczkę im bić brawo za to, że się podnieśli w jakiś sposób z tego prawie że nokautu i podjęli walkę i no, mogli naprawdę sprawić tutaj niespodziankę. No, ale jeszcze raz podkreślam, że bardzo się cieszymy, że moim zdaniem w przeciągu gdzieś 60 minut byliśmy drużyną lepszą przez cały mecz i cieszę to, że wygraliśmy. Pełna zgoda, wygrana została w Kaliszu, ale Głogowianie pokazali w drugiej połowie prawdziwy heroizm. Dobra defensywa, wyprowadzane kontry, szybkie tempo i z 11 bramek różnicy w pewnym momencie zrobiły się tylko 2. Mało bramek tracimy, super gramy z przodu. No super, tak? No na pewno Głogów gdzieś w drugiej połowie zwarł swoje szyki. My możliwe, że gdzieś tam troszeczkę w te pierwsze 10 minut, szczególnie drugiej połowy,
czy zaspaliśmy, czy gdzieś nie mogliśmy znaleźć recepty na tą obronę Głogowa. Gdzieś nasze jakieś tam pojedyncze błędy z tyłu też troszeczkę nas rozpracowali, doszli tam na chyba 3 bramki było już w pewnym momencie. No, zrobiło się gorąco, można powiedzieć, tylko i wyłącznie na nasze własne życzenie, ale na szczęście wytrzymaliśmy, no i punkty zostają w Kaliszu, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, no czy wygramy 15 czy 5, nieważne, mamy 3 punkty dopisane w tabeli, to jest najważniejsze w tym momencie. Co do gry, na pewno będziemy ją analizować i życzyłbym sobie, żebyśmy zagrali w Puławach taką pierwszą połowę i daj Bóg drugą i będzie super. Kaliszanie przy arcyważnym meczu w Puławach byli chyba jeszcze przed końcowym gwizdkiem w starciu z Chrobrym. Trener Patryk Lilstrand zmienił Krekorę Łukaszem Zakretą, który jednak w jednej z pierwszych akcji został uderzony piłką w głowę i nie wszedł dobrze w mecz. Później między słupkami pojawił się nawet młodziutki Kasper Lilstrand, jednak obaj nie dali jakości Krekory. Ten musiał wrócić na boisko 10 minut przed końcem spotkania, zamykając mecz. Kluczem był obroniony rzut karny w końcówce meczu. Mieliśmy swoje szanse, zeszliśmy może na te 3 bramki. Szkoda, żałuję tego karnego, którego rzucałem chyba 4, nie wiem, który to był. Niestety obiłem bark bramkarza i nie wpadło to do bramki. I to może był ten kluczowy moment gdzieś w drugiej połowie. Nie wiem, która to była minuta, ale końcówka meczu, gdzie nasza pogoń chyba się wtedy skończyła. Chrobry nie był w stanie przełamać 2 bramek różnicy. Krekora imponował spokojem, chociaż jak sam zdradził po meczu, w środku adrenalina buzowała. Na szczęście wszystko skończyło się happy endem. Na pewno nie było spokojnie, tak? No widać było, że tam coś się niedobrego dzieje w naszej drużynie. No myślę, że to jest taki moment, że trzeba próbować coś. No po prostu potrzebowaliśmy albo zdobyć bramkowych, albo obron, albo przechwytów. Cieszy, że udało się jakąś tą kropkę na koniec meczu postawić i najbardziej cieszy zwycięstwo, bo 4 zwycięstwo z rzędu, jesteśmy na fali, teraz chwilę się pocieszymy i zaczynamy misję Puławy. Kiedy Nerdze nie szło w końcowych minutach meczu w ataku, przełamanie z linii 7 metra dał Konrad Pilitowski. Równie dobrze grał jego brat Maciej. Kolejny świetny mecz zaliczył także Robert Kamyszek, który od pewnego momentu zastępuje Kiriła Kniazewa. Kirił miał super początek sezonu, niestety trafiła mu się ta kontuzja. Ja też miałem kontuzję, no super, no o to chodzi, żebyśmy się uzupełniali. Ważne, żebyśmy byli teraz w dwójkę zdrowi i w dwójkę pokazali tą siłę, na którą nas stać. Drużyna prowadzona przez Patryka Lilstranda wygrała 4 mecz z rzędu defensywą oraz zmiennikami. Kamyszek godnie zastępuje Kniazewa, a z kolei obaj bramkarze są w ostatnim czasie w optymalnej formie. Łukasz, Mikołaj, Kasper też do tego dochodzi. No, wykonują ciężką pracę na treningach w tygodniu z trenerem i to daje swoje owoce. W Lubinie Łukasz zamurował bramkę, dzisiaj Mikołaj w pierwszej połowie co wyprawiał to też, no ale też my jako obrona też pomagamy im dużo, no jesteśmy takim kolektywem, no chyba tego trener chciał, żebyśmy zbudowali taką prawdziwą męską drużynę, która pójdzie ze sobą w ogień. Tu na koniec chciałbym, żebyś uspokoił wszystkich kibiców, tam jak rzucałeś tą też taką kluczową bramkę, tylko i wyłącznie skurcze, nic poważnego. Tylko skurcze, jutro już na pewno odczuję to mocniej, że się wyższa adrenalina działa. Ale spokojnie od poniedziałku do treningu i przygotujemy się do następnego meczu. Wszystko. Dzięki wygranej Energa MKS Kalisz umocniła się na 6. miejscu w tabeli PGNiG Superligi. Do 5. ekipy, czyli Azotów Puławy, traci już jednak tylko punkt. I to właśnie z Puławianami MKS zagra kolejne spotkanie w następną sobotę. Ciebie można często spotkać chyba w arenie Kalisz. Jesteś takim sportowcem, bo nie każdy taki jest z kolei, ale gdzieś tam tą piłkę ręczną chyba śledzisz na każdym poziomie. No dokładnie, śledzę na każdym poziomie. Staram się być na każdym meczu, nie tylko w Kaliszu, tak naprawdę w okolicy, jeżeli tylko nam się te weekendy, można powiedzieć, i mecze nie zazębiają z innymi drużynami tutaj z okolicy. W Kaliszu co prawda w tym roku mniej, bo bodajże 2 razy tylko mi się udało być. No ale tak naprawdę z piłką ręczną nie rozstaje się wcale, bo jeżeli nawet w środku tygodnia są grane mecze, nie wiem, Bundesligi i Ligi Mistrzów, to ja i tak staram się śledzić chociażby i wyniki, jeżeli czas mi na to nie pozwala. Wracając do domu, dużo słyszę, żebym już z tym skończył. Z tego miejsca pozdrawiam znowu serdecznie moją dziewczynę kochaną, która zawsze na mnie krzywo patrzy, jeżeli ja tam w telefonie czy w komputerze oglądam kolejny mecz. No ale po prostu tak się kręci, że ta piłka ręczna cały czas, można powiedzieć, jest ze mną.
Ale nie samą piłką ręczną człowiek żyje, zwłaszcza na tym niższym poziomie, zwłaszcza w pierwszej lidze, w drugiej lidze też, że musicie dzielić życie zawodowe z tą grą w piłkę ręczną. Ja tak jakby cofam się trochę do tego, co mówił Rafał Stępniak i Maciej Nowakowski. Oni mówili, że dali ci kredyt zaufania, że ty go spłacasz. Ale na pytanie, czy oni by tobie zaufali, czy w sytuacji kryzysowej poszliby do ciebie, bo tak woli wyjaśnienia, Mateusz jest, pracuje w bankowości, żeby tak oględnie dosyć powiedzieć, to mówili, no niech na razie jest tak, jak jest, nawet tam Maciej mówi, że czasami dostaje SMS-y. Jedyne, co mogę to wyjaśnić, że to na pewno nie moja sprawka, no ale tak, no. Po prostu piłka ręczna w Polsce nie jest na tyle jeszcze, można powiedzieć, popularna, żeby na poziomie pierwszej czy drugiej ligi, tak jak to jest na przykład w Niemczech, na zachodzie zawodnicy tylko i wyłącznie żyli z tego. No też wiadomo, że kariera piłkarza ręcznego, gdzie napotyka na różnego rodzaju przeszkody, te najgorsze, nawet kontuzje, nie trwa do samej emerytury, tak? Po karierze trzeba też coś robić. No ja uczyłem się w tym kierunku, skończyłem w tym kierunku studia, udało mi się dostać taką pracę. No na razie pracuję. Ale tutaj już nie pozdrawiaj współpracowników i nie mów, w jakim banku pracujesz, dobra? Nie będę pozdrawiał. Zdradzimy tylko, że to w Kaliszu. No tak, trafiłem akurat do Kalisza, ale no, co więcej tu mówić. Nie masz z tym problemu, że pracujesz w Kaliszu? Jesteśmy w Ostrowie Wielkopolskim. Nie mam z tym problemu. Nie, ja żartuję oczywiście. Bliżej mam do Kalisza niż do Ostrowa do pracy, także mogę dłużej spać. I tego się trzymajmy. Teraz zobaczmy, co działo się, bo działo się również sporo. W ostatnią sobotę w Gorzycach Wielkich, tam Szczypiorniak stracił pierwszy punkt w tym sezonie. Do Gorzyc Wielkich przyjechała drużyna Sparty Oborniki, ale jak było, niech teraz zobaczą Państwo sami. Pierwsza połowa sobotniego meczu nie zapowiadała tego, co miało wydarzyć się w drugich 30 minutach. Dobrze dysponowani gospodarze dzięki bramkom Pawła Dudkiewicza i Mateusza Jedwabnego pewnie kontrolowali mecz, prowadząc z różnicą 5-6 bramek. Cały mecz był pod nasze dyktando, cały czas my prowadziliśmy. Przeciwnik chyba ani minuty nie prowadził. Graliśmy mocno w obronie, znowu piłka odbita przez bramkarza, jakieś dobitki przeciwników. Podobny mecz jak z Brzegiem, gdyby nie te stracone bramki z dobitek, byłoby inaczej. Wyrzucone piłki na kontrze, no to wszystko zaważyło, bo już do przerwy mogło być spokojnie 8 bramkami, w drugiej byśmy dołożyli i mecz by był spokojny, no chociaż 7 bramek to też mecz powinien być spokojny, no trochę mówię wstyd na tak doświadczony zespół, żebyśmy tak to łatwo oddali. No gratulacje dla drużyny przeciwnej, tak, młode chłopaki walczyły do końca. Feralna dla gospodarzy okazała się 46. minuta drugiej połowy. SPR Szczypiorniak prowadził w tym momencie 27-20 i nagle stanął w miejscu. Przestrzelone rzuty, dziurawa obrona, goście wrócili do gry. Troszeczkę zaczęliśmy się podpalać, oddawać piłkę w bardzo prostych sytuacjach bez takiej naszej cierpliwości, którą od początku sezonu mieliśmy. No trudno, ale no, taki jest sport. Czasami też możemy mieć słabszy moment. Chwała nam za to, że nie przegraliśmy tego meczu, bo naprawdę byliśmy o włos od tego, ale udało się to jakoś opanować. No niemniej strata punktu boli, bo dzisiaj nie możemy mówić o tym, że jesteśmy super szczęśliwi, bo po prostu boli nas to, że straciliśmy tutaj punkt. Nagle przestaliśmy rzucać. W obronie było ok. No wydaje mi się, że w ataku dużo niewymuszonych błędów. Przestaliśmy grać to, co powinniśmy. Tak? Siedziało skrzydłowym, siedziało kołowemu. Nagle wymyślamy jakieś rzuty z drugiej linii, jakieś podania na siłę. No niestety wychodzimy z czystych pozycji, jesteśmy faulowani na rzut karny, rzutu karnego nie ma, idzie kontra w drugą stronę i tam jest karny gwizdnięty. No, szkoda tego punktu. Ważne, że wygraliśmy, jesteśmy nadal niepokonani. Dużo nerwówki, no ale na tak doświadczony zespół to jest mi trochę przykro. Dzięki kapitalnemu zrywowi zespół Sparty Oborniki systematycznie odrabiał straty. Gorzyczanie bezradnie rozkładali ręce. Goście poczuli krew i wielką szansę urwania punktu w niepokonanej do tej pory drużynie. Wróciliśmy z dalekiej podróży, można powiedzieć.
ciężko się było z tego podnieść, ale daliśmy radę. Ja jestem dumny z chłopaków, że wytrzymali, bo to rzeczywiście można gdzieś tam ręce położyć po sobie, głowę opuścić i skończyć mecz plus kolejne 7 i wtedy no, wracamy zupełnie ze zwieszonymi głowami, a tutaj postawiliśmy się i to w końcówce gospodarzowi zaczęły się ręce trząść, co było widać, jak zaczęliśmy odrabiać konsekwentnie, ze spokojem, no, tak jak to powinno wyglądać, bez nerwów. Gorzyczanie mieli szansę na zwycięstwo za 3 punkty. Przy prowadzeniu 32-31 stracili piłkę w ataku, gdzie rzutu karnego domagał się Paweł Dutkiewicz. Nic z tego, szybka kontra gości i remis daje bramka Filipa Januchowskiego. SPR Szczypiorniak walczy do końca, jednak akcję zatrzymuje faul Jana Okpisza, który zostaje ukarany niebieską kartką. Czerwoną dostaje trener. Sporo nerwów i nieporozumień. Początkowo gospodarze liczyli na rzut karny, ostatecznie sędziowie pokazują tylko rzut wolny. Ta decyzja była taka dosyć, ja nie wiedziałem, czy to był rzut karny, wiem, że akcja była przerwana, rzut karny nie był podyktowany, ale była przerwana akcja i później się zastanawialiśmy. Ta czerwona kartka sugerowała to, że to będzie jednak rzut karny, ze względu na to, że ostatnie 30 sekund, jeżeli jest niesportowy faul, no to przepisy dyktują rzut karny. No ja nie będę oceniał tutaj decyzji sędziów. Uważam, że ten faul, no, ostateczna decyzja sędziów była dobra, tylko niepotrzebne te nerwy wprowadzone tymi kartkami, bo rzeczywiście zagotowało się. Wynik końcowy 32-32 i seria rzutów karnych, którą wygrali gospodarze. Po jednej piłce odbili Grzegorz Cieślak i dobrze dysponowany tego dnia Mateusz Pankros. SPR wygrywa serię 4-2 i cały mecz za 2 punkty. Cała idea, istota w ogóle rzutów karnych polega na tym, żeby zawodnik oddał rzut tam, gdzie my chcemy. To czy uda nam się to sprowokować, zamknąć to, co chcemy, no to już zależy od nas. Dzisiaj udało nam się te 2 rzuty karne zrobić tak, jak chcieliśmy, bo były obronione. I z tego się trzeba cieszyć. No. Wiadomo, że to jest loteria, bo można czasami dotknąć piłki, ona się może gdzieś tam przyśliznąć i tak mimo to wejść. No. Ważne, że dzisiaj te 2 piłki udało się odbić i 2 punkty zostają w Gorzycach. Teraz przed zespołem z Gorzyc Wielkich wyjazd do Oławy na spotkanie z Motojelczem, który z 7 punktami zajmuje 11 miejsce w tabeli. Liderem SPR Szczypiorniak, który ma 6 punktów przewagi nad MKS-em Dzierżoniów. Szczypiorniak Gorzyce Wielkie ostatecznie wygrywa po rzutach karnych za 2 punkty. My kontynuujemy rozmowę z Mateuszem Wojciechowskim, obrotowym KPR Ostrowia. Już trochę zahaczyliśmy o ten mecz ze Śląskiem Forzą Wrocław. Drużyna, która ostatnio przegrała 2 mecze z rzędu. Z kolei, tak jak też mówiłem, tracimy już 1 punkt do tej czołówki Stal Gorzów, Grunwald Poznań. Ty jak na razie jesteś zaskoczony taką, a nie inną sytuacją w tabeli tej grupy B pierwszej ligi? Czy jestem zaskoczony? Ciężko powiedzieć, czy jestem zaskoczony sytuacją w całej tabeli. No, na pewno ostatnie miejsce to jest wielkie rozczarowanie całej ligi. Tym jestem na pewno zaskoczony, bo drużyna z Leszna na papierku, można powiedzieć, że nikt by się nie spodziewał, że może zajmować, być outsiderem tej ligi. No ale takie są fakty, przegrali bodajże 7 czy 8 spotkanie. No ale też nie ma co mówić, bo to nie jest nasz problem, niech oni się martwią tak naprawdę. My cieszymy się z tego, co mamy, bo wygrywając już to 5. spotkanie z rzędu zbliżyliśmy się tylko na 1 punkt do pozycji lidera. Teraz czeka nas bardzo ważne spotkanie właśnie ze Śląskiem i tak naprawdę jeżeli udałoby nam się wygrać to spotkanie, no to odskoczymy znowu tam drużyną z Dolnego Śląska, z Legnicy, z Wrocławia właśnie. I można powiedzieć, że ta końcówka pierwszej rundy rozegra się pomiędzy tymi 3 zespołami, które obecnie znajdują się na podium, kto zimę spędzi na fotelu lidera. No bo tak patrząc na tą tabelę, to tak, w pierwszej kolejce wygraliśmy w Gorzowie, mecz z Grunwaldem taki dosyć pechowo przegrany i to nasze miejsce nie jest przypadkowe tutaj, biorąc pod uwagę te wszystkie spotkania, bo nawet rozmawiając z naszymi trenerami, no to my przegrywając te mecze, graliśmy dobre spotkania. Może to trochę tak zaprzecza jedno drugiemu, ale chyba faktycznie tak było.
No tak, na pewno wyraźnie przegraliśmy w Legnicy, o tym nie ma w ogóle co mówić, bo tam drużyna z Legnicy była lepsza, po prostu tego dnia oni wygrali to spotkanie, my dotrzymywaliśmy im tempa do końca pierwszej połowy, później można powiedzieć, że zjedli nas. Także nie możemy mieć pretensji, że tamto spotkanie przegraliśmy. No ale te dwa spotkania, które na własne życzenie, można powiedzieć, zremisowaliśmy i później przegraliśmy w serii rzutów karnych u siebie w domu z Grodkowem i z Poznaniem, no to bolą nas szczególnie, bo tak już no nie ma co też mówić, ale patrzyliśmy w tą tabelę, liczyliśmy, co by było, gdyby. No ale to też już jest historią, tego nie odwrócimy. Rozmawialiśmy też z chłopakami dużo na ten temat i to nawet Patryk Foluszty chyba powiedział, że dobrze, że się tak stało. Teraz mieliśmy taką, można powiedzieć, na samym początku nauczkę, taki zimny prysznic, no i po prostu z większą pokorą, z większym zaangażowaniem być może podeszliśmy do tych kolejnych spotkań, w których zgarnęliśmy komplet punktów, całą pulę, tak? Co tu dużo mówić też. Można powiedzieć, z całą czołówką w drugiej rundzie będziemy grali u siebie. Jedyny wyjazd, jaki będzie nas czekał, to bodajże do Poznania. A tak Legnice, Gorzów, Wrocław, wszystkich mamy u siebie, tak? Także to myślę, że będzie sporym handicapem i możemy sporo namieszać w tej lidze. Tylko w poprzednim sezonie też tak mówiliśmy, że tą całą czołówkę będziemy mieli u siebie, a jak graliśmy później w tej drugiej rundzie przed własną publicznością, też pamiętasz, drodzy Państwo, teraz także już stały punkt naszego programu. Mariusz Wołowicz zaprasza na kącik sędziowski. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, jaka może mieć miejsce w meczu piłki ręcznej podczas interwencji bramkarza, który opuścił pole bramkowe. Ale od początku zawodnikiem w bramce może być dzisiaj zawodnik również z pola gry, jak i odwrotnie, oczywiście zachowując odpowiedni strój bramkarski. W czasie interwencji bramkarz może poruszać się bez ograniczeń w swoim polu bramkowym, z piłką jak i bez. Jego zadaniem po interwencji jest jak najszybciej wprowadzić piłkę rzutem od bramki do gry. Ale wracając do interwencji, która może stworzyć potencjalne zagrożenie, jest wyjście bramkarza z pola bramkowego. Najczęściej ma to miejsce przy próbie przechwytu kontry rzutu z bramki przeciwnika, kiedy bramkarz wychodzący widzi doskonale tą piłkę, która leci górą, natomiast zawodnik biegnący do kontry śledzi w pełnym biegu tor lotu tej piłki i może dojść do bardzo niebezpiecznego zdarzenia tych dwóch zawodników. Obecnie przepisy piłki ręcznej chronią zawodnika, który biegnie w kontrę. Cała odpowiedzialność praktycznie spoczywa na bramkarzu, który opuszcza pole bramkowe, ponieważ on widzi całe boisko przed sobą i ma tak zrobić, żeby nie doszło do tego zderzenia. Wtedy mówimy oczywiście o czerwonej kartce i ewentualnym rzucie karnym, nawet w momencie, kiedy ten bramkarz doprowadzi do zderzenia z zawodnikiem, ale ta piłka do zawodnika nie dotarła, jak również dojdzie do zderzenia zawodnika, ale tą piłkę bramkarz złapie. Jeżeli sędziowie są przekonani, że jeszcze dodatkowo powinien być zarządzony rzut karny, następuje wykonanie rzutu karnego. Oczywiście taka sytuacja jest karana przez sędziów czerwoną kartką, jeżeli to było świadome, agresywne, bardzo niebezpieczne i mocno zagrażające zdrowiu zawodnika, może być również podparte kartką niebieską, o której już mówiliśmy wcześniej. Mariusz Wołowicz często wyjaśnia nam te wszystkie regulacje przepisów w piłce ręcznej. Jak byś ocenił sędziego Mariusza Wołowicza? Jeden z twoich ulubionych sędziów. No na pewno, ale nie zawodnikom po prostu oceniać pracy sędziów. Może tak odpowiem na to pytanie. No ale jak widać, Mariusz Wołowicz jest bardzo dobrym arbitrem. W tym sezonie, bodajże drugi czy trzeci sezon z rzędu, sędziuje Superligę, także gratuluję mu tego, bo to też nie jest łatwe osiągnąć to, co on osiągnął w swojej karierze. No i życzę dalszych sukcesów. A ja tak nieprzypadkowo zapytałem Mateusza o Mariusza Wołowicza, bo teraz ostatni punkt naszego programu.
przyjaciel od serca, czyli pytania zadają między innymi, a przede wszystkim koledzy z zespołu i tam, albo nie będę zdradzał szczegółów, niech sami Państwo zobaczą. No dobrze, Mateusz, ja już trochę zdradziłem szczegółów gdzieś tam uprzedzając Ciebie, bo pierwsze pytanie chyba Patryk Foluszny je zadał, też Twój kolega, przyjaciel, z którym zaczynaliście tą przygodę z piłką ręczną. Za co w juniorach dostałeś karę zawieszenia na kilkanaście meczów i co wtedy zrobiłeś sędziemu? Teraz możemy już powiedzieć otwarcie Mariuszowi Wołowiczowi. No była taka sytuacja, to na pewno musi być pytanie od Patryka. No co tu dużo mówić, po prostu błędy młodości, gorąca głowa gdzieś. No ale to też mnie sporo nauczyło. No po jednym zgwizdku, którym można powiedzieć nie spodobał mi się delikatnie, jak i całemu zespołowi. Dostałem wtedy bodajże za jakąś odpowiedź do sędziego dwuminutową karę, to już była trzecia kara. No i musiałem opuścić parkiet, opuścić boisko i schodząc, udając się na trybuny, akurat napotkałem na sędziego, Wołowicza. No i jeszcze tam przypadkowo gdzieś trafiłem go barkiem, wyleciał mu gwizdek. Przypadkowo. Tak jest. Przypadkowo, tak twierdzi Mateusz Wojciechowski. Zobaczmy, jak pamięta tamtą sytuację Mariusz Wołowicz. I miało takie miejsce zdarzenie, kiedy grał jeszcze w zespole juniorów, chyba u trenera Pawła Ruska. Dodałem mu karę wychowawczą dwuminutową. Niezadowolony z tej kary, doszło do niesportowego zachowania, a według przepisów piłki ręcznej do wybitnie niesportowego zachowania, co skutkowało opisem w protokole, no i Mateusz musiał przez ładne kilka miesięcy pauzować za swoje zachowanie, ale dzisiaj mamy dobrą komitywę, na pewno mu to wyszło na dobre, na pewno go dużo nauczyło, a ja wypełniałem swoje obowiązki sędziego. Mariusz mówi, że to już stare czasy, że teraz jesteście w dobrej komitywie i każdy zapomniał, to znaczy może nie, że zapomniał, no bo jakby to pytanie Patryka gdzieś tam potwierdza, że jednak nie, że było trochę inaczej. No dokładnie, nieważne, nie żyjemy tym, co było, żyjemy tym, co jest, tym, co będzie i z panem Mariuszem jesteśmy w bardzo dobrej relacji, między innymi jego syn też teraz reprezentuje nasze barwy, także musimy się wspierać i dużo rozmawiać o tym, żeby jak najlepiej było dla drużyny, a nie tam jakieś poszczególne. Mateusz, kolejne pytanie. Co oznacza sformułowanie schody do nieba, którego często używasz, czy doświadczasz na poniedziałkowej siłowni? Schody do nieba? No to jeżeli udaje się na siłownię, nie zawsze mi się to udaje, ale jeżeli udam się już na siłownię, no to jest bardzo takie ładne urządzenie właśnie do tego, żeby między innymi rozwijać swoje mięśnie nóg. No i tam kiedyś taka pani po prostu szła po tych schodach i wysłałem zdjęcie Patrykowi Folusznemu, bo on bardzo lubi oglądać takie dziewczyny w internecie. Kolejne, nie wiem szczerze mówiąc, o co chodzi. Aha, bo zapomniałem Ci powiedzieć na samym początku, masz do wykorzystania pomidora jednego, jakbyś chciał, ale ja wiem, że Wy czasami się przykomarzacie na treningach i mówicie, że nie, odpowiem na każde pytanie. Nie, ja nie będę używał pomidorów, bo po ostatnim odcinku naprawdę z drużyną byliśmy zażenowani, bo Patryk w niektórych momentach po prostu mówił nieprawdę i chcieliśmy to sprostować. Gdzie kazałeś się wysadzić kierowcę autobusu w Nowych Skalmierzycach podczas pamiętnego powrotu z meczu? Pod kościołem będzie luz. Dlaczego? Dlaczego? Bo czasami wieczorami lubię spacerować, a akurat wtedy to uznałem, że to będzie odpowiednie miejsce, żeby nas kierowca wysadził. Akurat wtedy bodajże wracaliśmy z Końskich albo z Legnicy, gdzieś z tamtych kierunków, że jechaliśmy przez Skalmierzyce. No i nie chciałem, żeby kierowca miał problem manewrowania na naszych wąskich uliczkach na osiedlu. Jaka jest Twoja ulubiona pozycja do spania? Pozycja do spania? Tak, pozycja do spania. Dobrze przeczytałem, tak, pozycja do spania. Ulubiona. Nie wiem, od kogo to może być pytanie.
Nie mam. Dobrze, to ja ci podpowiem. Zobacz teraz, jaka jest twoja ulubiona pozycja do spania. Szczerze, no jak śpię, to sam siebie nie widzę i ciężko w ogóle mi się odnieść do tej sytuacji, no ale nie wykluczam, że śpię też na siedząco. Czy to prawda, że w poprzednim sezonie byłeś informatorem, który śledził takie dosyć charakterystyczne auto, które poruszało się po ulicach Ostrowa, Renault, Thalia, o dziwo na kieleckich rejestracjach? Informatorem nie byłem ja, to takie małe sprostowanie. Ja byłem, można powiedzieć, pośrednikiem informatora. Ale to prawda. Czyli Patryka Marciniaka. Tak jest, informatorem był Patryk Marciniak. To prawda. I przy tej okazji pozdrawiamy też trenera Kazimierza Kotlińskiego. Dokładnie, pozdrawiamy trenera Kazimierza Kotlińskiego. Trener Kazimierz miał bardzo charakterystyczne auto i nie dlatego, że poruszało się po Ostrowie na innych obcych rejestracjach, mam tu na myśli kieleckich, tylko trener Kazimierz miał tak na dachu taką trumnę, no i to było zawsze tak naprawdę zagadka dla całego zespołu, co on tam przewozi, ale nigdy nam jej nie otwarł i nie chciał powiedzieć, co tam jest. Dobrze, ile razy byłeś na wakacjach w Turcji? W Turcji byłem raz. Raz? I z tego, co mi donieśli twoi koledzy, to tam pobiłeś jakiś rekord swój personalny. Personal best. Czego on dotyczył? No, nie ukrywam, że jestem smakoszem piwa. Wypiłem dużo piwa, ale wtedy to też te piwa tam były słabsze, było bardzo gorąco, chciało mi się pić, a bardzo mi smakowały zimne. Nie pamiętam, ile ich wypiłem, bo... Ja słyszałem, że coś się kręciło w okolicach zdobytych bramek teraz w Piekarach Śląskich. No aż tyle to nie, ale to też trzeba wziąć poprawkę, że to były w takich malutkich kubeczkach, tam 0,2, także tak. Trzy takie piwa to sikacze. Tak naprawdę jedno, dokładnie. Sikacze. Dobrze, ostatnie pytanie, jest ich dzisiaj trochę więcej, ale tak. Koledzy sami tak mnie poprosili, że tak powiem. Gdzie skończyłeś pewien wyjazdowy mecz? Dlaczego po tej nocy miałeś dziurę w nodze? Co ją spowodowało? Wyjaśnij tą historię i dlaczego akurat, nie wiem, kurtkę schowałeś do szafy poza całą resztą? Był taki mecz, był to mecz, nie powiem teraz skąd, bo nie pamiętam, nie chcę też skłamać. Ale po meczu była impreza, bo wtedy jednemu z naszych kolegów, dokładnie Adamczykowi, przepraszam, urodził się synek Borys. No i była taka impreza, że miałem dziurę w nodze, nie pamiętam dlaczego. No i spaliśmy w każdy w osobnych pokojach, ale dom był otwarty. Ale... To akurat Patryk Foluszny powiedział, że garderoba była porozrzucana po całym pokoju, ale kurtka z logiem KPR Ostrowia ładnie na wieszaczku znalazła się w szafie. Dokładnie. Z ukochanym klubem zawsze musi mieć swoje miejsce w szafie. Drodzy Państwo, to się nazywa miłość i wierność do macierzystego klubu, mimo że pochodzi z Nowych Skalmierzyc, wychowanek klubu piłki ręcznej Ostrowia. To na tyle, co dzisiaj mieliśmy dla Państwa przygotowane. Marcin Gebel, Mateusz Wojciechowski, dziękuję bardzo, że znalazłeś czas w tym swoim napiętym bankowo-sportowym grafiku. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich. Drodzy Państwo, a ja zapraszam już na kolejny odcinek magazynu Handballowe. Do zobaczenia, do usłyszenia.